Powiem wam, że tak pachnie taką kiełbaską z grilla, zjadłabym. Naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy fajną pogodę, taki lekki wiaterek. W końcu coś jest tak lżej w powietrzu. Wczoraj nagrałam dla was takiego dosyć krótkiego vloga, ale ogólnie ten vlog miał prawie 7 minut, ale będąc na Manhattanie tak mnie zagłuszyło, że w ogóle mi nie było słychać, więc musiałam praktycznie wszystko powycinać. Dzisiaj mam dla was kolejnego vloga, w którym chciałabym wam powiedzieć, podpowiedzieć, jak znalazłam pracę. Nieważne, to akurat było półtorej, powiedzmy, do 2 tygodni szukania pracy w Nowym Jorku, ale chciałam wam podpowiedzieć, bo myślę, że to być może będzie ważny vlog, będzie to vlog dla osób, które na przykład chcą przyjechać do Nowego Jorku, chcą znaleźć pracę. Nie wnikam, czy będą mieli pozwolenie na pracę, czy nie, ale chciałam wam podpowiedzieć, może się przyda nawet to, będąc w Polsce, czy w Europie. Więc jeżeli chodzi o szukanie pracy, ja miałam tutaj taką małą, profesjonalną pomoc, ponieważ mam swojego nauczyciela języka angielskiego, który ma wykształcenie wyższe, ekonomiczne, i on mi bardzo dużo pomógł. Ale będąc w Stanach tutaj 5 lat, również dużo rzeczy zaobserwowałam z własnego punktu, kierowałam się swoją własną intuicją, no i jak zawsze moja intuicja mnie nie zawiodła i znalazłam tą pracę w krótkim czasie. Czy to jest taka super, świetna praca? Nie wiem, to jest początek, nie wiem co będzie za rok, co będzie za 2 lata, na pewno będzie lepiej, ale zaraz wam powiem dokładnie, o co mi chodzi. Okej, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię szukania pracy. Tutaj mowa jest o CV, o resume, nie wiem jak to można nazwać, curriculum vitae. Wiecie, o co chodzi, tak? Mamy te nasze, bo ja będę mówić resume, okej? Bo tak, jestem w Stanach, więc CV, dobra, dajmy CV. CV powinno być bardzo proste, przejrzyste i powinno według mnie być zrobione z pomocą profesjonalisty, czyli osoby, która się po prostu na tym zna, która wam sprawdzi wszystkie błędy, która i przede wszystkim ono musi być na jednej stronie, nie może być na dwóch stronach, to jest niedopuszczalne. W Stanach nie ma zdjęć na CV, ale to chyba już wszędzie każdy to wie, więc ja zrobiłam CV z pomocą profesjonalisty. I przede wszystkim na CV powinny być na przykład tylko i wyłącznie 3 ostatnie prace. Czyli po prostu 3 ostatnie prace, jakieś tam szkoły, osiągnięcia, ale żeby to nie było tak, że wypiszecie wszystkie prace z ostatnich lat, no nie. I to też jest bardzo ważne, bo ja miałam tą taką dosyć dużą trudność nie do przeskoczenia, że byłam au pair. I miałam tutaj dużo takich, powiedzmy, problemów z tym, bo jak wpisać w CV au pair, że byłam opiekunką, tak? Dlatego właśnie potrzebna jest pomoc profesjonalisty, który was nakieruje, pomoże i po prostu tak jakby opisze to tak, w taki sposób, że będzie to bardzo profesjonalne i będzie to chwytliwe. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o szukanie pracy, to wysyłając maile do firm. Ja to wszystko wysyłałam z ogłoszeń. Ja miałam taki mały trik, że na moim mailu miałam zdjęcie profesjonalne zrobione na ścianie w moim domu, w mieszkaniu, i też wysyłając to moje CV, osoby, które otrzymywały moje dokumenty, widziały mnie i moje zdjęcie. Ja nie miałam zdjęcia na CV, ja po prostu miałam zdjęcie moje na mailu, miałam do tego prawo. I to była taka malutka podpowiedź dla osób, które do mnie dzwoniły, że już widziały, z kim będą rozmawiać. Słuchajcie, czy mnie w ogóle widać, bo ta kamera jest stara. O, wyłuszczyło mnie. Okej, więc jeżeli chodzi o kolejną kwestię, to jest kwestia ubioru. Przyjście na rozmowę kwalifikacyjną. Niestety, będąc w Stanach, przekonałam się, że ludzie po prostu mają gdzieś ubieranie się. Lepiej się ładniej ubrać na rozmowę, bardzo ładnie, że tak, aż za bardzo profesjonalnie, niż po prostu podejść do tego, a idę w dresach, idę w zwykłych jeansach, w zwykłej bluzce. Nie. Ja podeszłam do tego bardzo profesjonalnie. Byłam zawsze ubrana profesjonalnie, biała bluzka,
jakiś tam czarny żakiet, ładne buty. Ja myślę, że się ubieram dosyć klasycznie, dosyć prosto, ale no trzeba się ubrać na rozmowę profesjonalnie i inaczej nas będą odbierali na tej rozmowie. Kolejna taka mała podpowiedź to jest to, że okej, my nie musimy pisać cover letter, czyli listu motywacyjnego do pracodawcy, ale dobrze by było, wysyłając CV, troszeczkę przedstawić się, 3-4 linijki, napisać o sobie, na przykład, że jesteśmy, ja pisałam, że jestem young professional, czyli jestem młodą profesjonalistką, zdolną do nauczenia się wszystkiego i to też było takie chwytliwe, że nie, że tylko samo CV, tylko po prostu wysyłałam kilka takich słów o sobie, że jestem bardzo ambitna i że chcę się uczyć i że jestem profesjonalistką. Więc mi się wydaje, że ten taki mini trik to niby nie był list motywacyjny, ale jednak gdzieś tam coś było w tym, że to był taki mały list motywacyjny. Ostatnia rzecz, moja mała podpowiedź, jeżeli chodzi o USA, bo ja nie wiem jak jest w Polsce, to jednak warto robić jakieś certyfikaty, kursy, które nas kształcą, które możemy na przykład dodać do naszego resume, do naszego CV. Więc ja robiłam takie kursy. Zacznijmy. Więc ja robiłam takie kursy, ja po prostu starałam się tutaj być w jakimkolwiek sposób w miarę wykwalifikowaną osobą, więc warto naprawdę, bo to też inaczej na was patrzą ludzie, inaczej on o was świadczy, że cały czas się uczycie. Dobra, to by było na tyle, ja teraz idę, uciekam na zakupy.